W środę 6 grudnia w Urzędzie Miasta burmistrz Bielawy na ręce przedstawicieli Komisariatu Policji w Bielawie przekazał alkomat, który będzie dostępny dla mieszkańców na komendzie, a także narkotesty zakupione ze środków budżetu gminy. Dzisiejszy dzień jest zupełnie nieprzypadkowy. 6 grudnia, Dzień Świętego Mikołaja, więc uznaliśmy, że to jest dobry, taki symboliczny moment na przekazanie podarunków dla policji tutaj bielawskiej. Z jednej strony przekazujemy alkomat, który ma służyć przede wszystkim mieszkańcom Bielawy. Urządzenie wiadomo do czego służy, a ma być dostępne w taki sposób nieograniczony na komisariacie policji. Osoby, które mają domniemanie albo obawy, że ich wczorajsza impreza zbyt długo trwała i była zbyt sowicie zakrapiana, będą mogły udać się na komisariat i nieodpłatnie wykonać badanie właśnie tym atestowanym urządzeniem pod kątem właśnie bezpieczeństwa w ruchu, ale też i pod kątem bezpiecznego użytkowania swojego prawa jazdy. To jest urządzenie o wartości ponad 4000 zł. Tutaj dzięki temu, że ono jest transferowane do policji, dostaliśmy pewien upust też od dystrybutora. Natomiast jest to taki podarunek dedykowany dla mieszkańców Bielawy. Podobne alkotesty funkcjonują już w Pieszycach i w Dzierżoniowie. Świetnie się to sprawdza. Tak jak tu pan burmistrz wcześniej zaznaczył, jest to przede wszystkim działanie prewencyjne. Kierujący muszą pamiętać, żeby przyjść, nie przyjechać, żeby się przebadać, aby nie podjąć jazdy właśnie pod wpływem alkoholu, gdyż same represje to jest jedna część. Natomiast najbardziej opłakane skutki są wtedy, kiedy nietrzeźwy kierujący spowoduje zdarzenie drogowe. Po pierwsze, ubezpieczyciel nie wypłaca odszkodowania. Są ogromne straty finansowe. Jeżeli są ofiary, taka osoba musi sobie zdawać sprawę, że może płacić rentę nawet do końca życia osoby pokrzywdzonej. Drugi element prezentu to są narkotesty. Od kilku lat praktykujemy tutaj właśnie z bielawską policją, że przekazujemy te odczynniki, powiedzmy, które pozwalają na stwierdzenie ewentualnego używania środków odurzających, które są też później potrzebne w dalszej procedurze dowodowej, ale to też pozwala zwalczać cały ten przemysł narkotyczny, bo często się zdarza, że jakiś młody osobnik, który ma stwierdzone, że używał narkotyków, wskazuje skąd je nabył i później policja ma łatwiejszą drogę do dostępu do dealerów, więc pozwala to zapobiegać rozprzestrzenianiu się narkomanii, a to jest z punktu widzenia samorządu lokalnego też bardzo pożądane działanie. Nie będę zdradzał daty, natomiast chcę powiedzieć, że w grudniu będzie akcja przede wszystkim prewencyjna, nie represyjna, czyli kierowcy będą oczywiście badani na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Jeżeli zajdzie taka konieczność, podejrzenie, że osoba może być właśnie pod wpływem narkotyków, przydadzą się narkotesty. Natomiast przede wszystkim kierujący będą pouczani, będą otrzymywać ulotki na temat tego, aby nie kierować pod wpływem alkoholu, gdyż stanowi to naprawdę dużą przyczynę wypadków, stanowi duże zagrożenie. Trzeba być odpowiedzialnym kierującym. Pamiętajmy o tym, że jeśli świętować, to z głową, żeby nie zepsuć świąt sobie, innym, żeby nie doszło do tragedii.